Witajcie ciekawscy. Gęste i zarośnięte brwi, wąsik, zaokrąglone kształty. Z takimi atrybutami księżniczka Zara była uważana za symbol piękna na początku XX wieku w Persji. O jej względy ubiegały się dziesiątki mężczyzn, a niektórzy z nich nawet odbierali sobie życie, gdy kobieta odrzucała ich zaloty. Poznajcie bliżej historię tej członkini rodu królewskiego i zobaczcie, jak przez lata zmieniały się kanony urody. Co kiedyś było uważane za atrakcyjne, a jak to wygląda dziś? Które kobiety w ciągu dekad stawały się symbolami piękna i wzorami do naśladowania dla innych? Jakie standardy kobiecej urody są obecnie najbardziej zaskakujące, a także w których krajach długie blond włosy i idealne wymiary nie robią na nikim wrażenia? Zapraszamy do obejrzenia odcinka, bo mamy wiele ciekawych informacji do przekazania, ale zanim zaczniemy, już teraz kliknijcie suba i włączcie powiadomienia. Gotowe? No to zaczynamy! Zara Khanom Taji Es-Sultana urodziła się ponad 130 lat temu i była córką króla Persji, czyli dzisiejszego Iranu. Nie jest to postać dobrze znana w naszej części świata, a nawet jeśli ktoś z Was o niej słyszał, to z pewnością przez pryzmat jej urody. Księżniczka nie była klasyczną pięknością według dzisiejszych standardów, ale w tamtych czasach cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród mężczyzn. Według niektórych podań o jej względy starało się niemal 150 zalotników, a około 13 z nich miało targnąć ją na swoje życie po tym, jak Zara nie wykazała nimi zainteresowania. Warto jednak zaznaczyć, że kobieta nie tylko specjalizowała się w łamaniu męskich serc, ale także była niezwykle wykształconą i inteligentną osobą. Biegle władała językiem arabskim i francuskim. Zajmowała się malarstwem, grała na skrzypcach, pisała powieści i prowadziła spotkania literackie. Była intelektualistką oraz feministką, która odważnie walczyła o prawa kobiet jako jedna z pierwszych obywatelek Persji. W tym celu założyła Stowarzyszenie Wolności Kobiet i organizowała potajemne spotkania aktywistek. Co więcej, stanęła na czele marszu do parlamentu w obronie kobiecych praw. Sprzeciwiała się również noszeniu hidżabu, czyli typowego okrycia muzułmanek. Jej serce udało się zdobyć arystokracie o nazwisku Sardar Hassan Sultana, za którego wyszła za mąż. Mieli razem 4 dzieci, ale ich małżeństwo nie przetrwało zbyt długo. Zara zdecydowała się na rozwód i stała się jedną z pierwszych kobiet w rodzinie królewskiej, która tego dokonała. Po tym rozstaniu z nikim więcej już się nie związała. Księżniczka jest dobrym przykładem na to, jak zmienne są kanony piękna. W swoich czasach była uważana za kobietę doskonałą, a typ urody, jaki prezentowała, był najbardziej pożądany przez mężczyzn. To wtedy niewiasty o gęstych, zarośniętych pośrodku brwiach i z wąsikiem pod nosem postrzegane były w Persji za bardzo atrakcyjne, a te, które nie posiadały owych cech, starały sobie je dorobić za pomocą kosmetyków. Zachodnie standardy piękna nie miały wtedy dużego wpływu na tamte rejony świata i promowały zupełnie inny typ urody, nazywany dziewczyną Gibsona. Określenie to wzięło się od szkiców Charlesa Gibsona, amerykańskiego rysownika i redaktora, który za ich pomocą zilustrował, jak powinna się prezentować piękna i niezależna kobieta z przełomu XIX i XX wieku. To one, publikowane w najpopularniejszych czasopismach świata, zapoczątkowały styl i sposób czesania, na którym wzorowały się miliony kobiet. W Europie i Ameryce zapanowała więc moda na noszenie obcisłych gorsetów nadających sylwetce kształt klepsydry. Płeć piękna wysoko upinała włosy, kręciła je przy pomocy lokówki, a aby nadać im objętości, noszono też peruki. Makijaż miał być delikatna, cera blada. Ikonami i najpopularniejszymi przedstawicielkami tego stylu były aktorki Camille Clifford i Evelyn Nesbit. Te kanony piękna radykalnie zmieniły się w latach 20. i wtedy idealna kobieca sylwetka stała się bardziej chłopięca. Typowa chłopczyca musiała mieć smukłe kształty, dlatego gorsety poszły w niepamięć, gdyż nikt już nie zamierzał podkreślać swoich krągłości. Na dobre zapanowała moda na spódniczki mini oraz krótko ścięte włosy i mocny makijaż. The Flappers, ponieważ tak nazywano kobiety tamtych czasów, chciały być postrzegane jako wyzwolone, cieszące się życiem oraz wolnością. Przyczyn takiego zachowania można się doszukiwać w historii. W tamtych latach wojna oraz szalejąca grypa hiszpanka uśmierciła miliony osób. Dlatego młodzi ludzie dochodzili do wniosku, że życie jest krótkie i może się w każdej chwili skończyć, więc trzeba korzystać z każdego momentu. Kobiety zatem odnosiły się z pogardą do tego, co uważano za dopuszczalne zachowanie. Lekceważyły normy społeczne i seksualne, a to również przyczyniało się do ukształtowania panującego stylu chłopczycy. Ikonami szalonych lat 20. stały się takie gwiazdy kina jak Olive Thomas czy Alice Joyce. Kanony piękna kobiet zmieniały się bardzo szybko i gwałtownie, ponieważ już w latach 30. znów powróciła moda na podkreślanie kształtu. Idealna kobieca sylwetka miała mieć tym razem krągłe biodra, wydatne piersi oraz bardzo wąską talię. Tak prezentowały się największe gwiazdy filmowe, a jedną z nich była Jean Harlow, symbol seksu kina amerykańskiego lat 30. Zyskała miano Blond Bombshell, gdyż zapoczątkowała modę na platynowy kolor włosów. Wzorując się na niej, płeć piękna mocno malowała usta czerwoną szminką, rysowała cienkie brwi kredką i podkreślała rzęsy tak, aby były jak najdłuższe. Gwiazda rozpopularyzowała też noszenie długich satynowych sukienek, które świetnie podkreślały sylwetkę w kształcie klepsydry. Natomiast w latach 40. królową ekranu, a także ikoną stylu została Katharine Hepburn. Przeszła do historii kina jako zdobywczyni największej liczby Oscarów, a także zapisała się w historii mody. To ją można nazwać matką chrzestną spodni, które nosiła z wielką klasą i to dzięki niej kobiety zaczęły zakładać ten element garderoby. Wcześniej noszenie go było uznawane za nieprzyzwoite, gdyż spodnie uznawano za ubiór typowo męski. Zresztą na tym nie kończą się jej niestandardowe wybory. Hepburn lubiła nosić golfy, marynarki, płaskie buty o męskim kroju, choć nie stroniła też od eleganckich, ale prostych sukien.
Dzięki niej kanonem piękna tamtych czasów była kobieta seksowna, ale nie zmuszona do ubierania wystawnych strojów. A płeć piękna stała się zwolenniczką prostych i praktycznych rzeczy. Co innego w latach 50., kiedy na ekranach kinowych królowały takie symbole seksu jak Marilyn Monroe czy Elizabeth Taylor. To właśnie te aktorki wypromowały modę na kobiece krągłości, pokazując się w kreacjach odsłaniających ramiona i dekolt. Podobnie jak dwie dekady wcześniej powróciła moda na ponętny makijaż, czyli czerwone usta, podkreślone brwi i mocno wytuszowane rzęsy. Marilyn stała się ikoną i wzorem do naśladowania, ale wyobraźcie sobie, że jej wymiary dość odbiegały od tych, które obecnie są uznawane za idealne, czyli 90x60x90. Gwiazda przy 165 cm wzrostu nosiła rozmiar 44 i taki kanon piękna rządził na świecie aż do lat 60., kiedy seksbomba została zdetronizowana przez modelkę o imieniu Twiggy. To ona ze swoimi drobnymi kształtami, niezwykle szczupłą sylwetką, szturmem podbiła nie tylko wybiegi, ale także serca kobiet. Stała się wyznacznikiem piękna, a jej znudzone spojrzenie, wąskie biodra i bardzo chude ciało były najbardziej pożądanymi przez płeć piękną walorami. To ona zapoczątkowała erę naśladowania supermodelek, która swój największy rozkwit miała w latach 80. Wtedy panie takie jak Cindy Crawford, Naomi Campbell czy Claudia Schiffer stanowiły ideał kobiecego piękna. Wzorując się na nich, modne stały się wysportowane i szczupłe sylwetki, a temu gimnastycznemu wyglądowi towarzyszył naturalny oraz minimalistyczny makijaż. Królowe wybiegów wyznaczały standardy również w latach 90. Chociaż słynna w owym czasie Kate Moss była sporym przeciwieństwem wymienianych wcześniej koleżanek po fachu. Daleko jej było do wyglądów sportsmenki, a mimo to jej blada cera i wychudzona sylwetka stanowiła inspirację dla wielu kobiet na całym świecie. To za jej sprawą również oblicze modelingu zostało odmienione, gdyż to ona wprowadziła do tej branży kult chudego ciała, który niezmiennie rządzi również do dziś. Jak widać, na przestrzeni lat ideał kobiecej urody dynamicznie się zmieniał, a niemal każda dekada miała swój wzór do naśladowania, którym inspirowały się miliony osób. Jak to wygląda w obecnych czasach? Współcześnie piękno może być postrzegane naprawdę różnorodnie. Gwiazdy mediów społecznościowych, takie jak Kim Kardashian, promują modę na bujne krągłości. Inne celebrytki swoim wyglądem gloryfikują zabiegi i modyfikacje ciała. Wiele kobiet ze swoich defektów zrobiła atuty, czego przykładem jest Winnie Harlow, która mimo bielactwa jest rozchwytywana przez znanych projektantów mody. Modelki z pokazów Victoria's Secret idealizują wizerunek kobiety o smukłym ciele i z symetrycznymi rysami twarzy. Z drugiej strony barykady stoją modelki plus size, takie jak Ashley Graham, która można powiedzieć na nowo definiuje obraz atrakcyjnego ciała. Można nawet stwierdzić, że współczesny kanon urody to akceptacja różnego oblicza kobiety oraz odejście od stereotypów. Czy zatem księżniczka Zara, o której opowiadaliśmy na początku odcinka, dziś także mogłaby być postrzegana jako atrakcyjna? Na to pytanie już musicie odpowiedzieć sobie sami. Faktem jest, że postrzeganie piękna różni się także w zależności od części świata, a nawet nie brakuje rejonów, gdzie kanony urody potrafią być kontrowersyjne. Są kraje, gdzie szczupła kobieta o długich nogach i z burzą lśniących włosów na głowie wcale nie musi być uznawana za pociągającą. I tak na przykład na Samoa ideałem jest niewiasta o mocno zaokrąglonych kształtach. W Afryce Południowej symbolem piękna są okazałe pośladki, w Kenii za wyjątkowo atrakcyjne uważane są zdeformowane uszy, a w Etiopii mocno rozciągnięte za pomocą ceramicznych krążków usta. A może Wy słyszeliście również o innych nietypowych standardach urody na świecie? Dajcie znać w komentarzach. Zresztą napiszcie też, co sądzicie o wszystkich kanonach piękna, które przez lata kształtowały wygląd kobiet. Czy Waszym zdaniem warto się na kimś wzorować? To współcześnie jest dla Was inspiracją. A może zupełnie obojętne są dla Was panujące trendy? Czekamy na Wasze opinie na ten temat i już zapraszamy na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie też o subie i łapce w górę. Do usłyszenia, cześć!